Widzą źdźbło wokół bliźniego, nie widzą belki we własnym. Porównanie biblijne jak najbardziej uzasadnione, bo sprawa pośrednio wiąże się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który tu występuje w roli owego bliźniego ze źdźbłem. Belkę ma wokół rząd, a jest nią fundacja Waldemara Pawlaka, która miała nie zarabiać, a jak pisze Puls Biznesu, jednak zarabiała i nie płaciła podatku. Prokuratura zajęła się tą sprawą pół roku od jej ujawnienia. W przypadku fundacji ojca Rydzyka poszło błyskawicznie. Tomasz Machała. Ojciec Tadeusz Rydzyk nigdy nie należał do ulubieńców Platformy Obywatelskiej. Na moherową koalicję. Więc gdy kilka dni temu Puls Biznesu poinformował o możliwym łamaniu prawa w fundacji zakonnika, reakcja ministra sprawiedliwości nie była zaskoczeniem. Ale prokuratura nie unika absolutnie podejmowania tematów trudnych i postępowanie wyjaśniające na pewno będzie wszczęte. Ale... Co ciekawe, prasa dokładnie to samo, co teraz ojcu Rydzykowi, czyli naruszenie przepisów o fundacjach. Już w kwietniu zarzuciła Fundacji Rozwoju, założonej przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ten temat jednak minister Ćwiąkalski od tego czasu milczy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny pan Ćwiąkalski stosuje podwójne standardy. Prokuratura Krajowa zainteresowała się sprawą po 7 miesiącach, dopiero w ostatni piątek. Dlaczego tak późno? Najlepsze. Bo prokurator krajowy Marek Staszak przeczytał w gazetach, że sprawę już wyjaśnia kto inny. Z informacji prasowych wynikało, że inne organa państwowe miały przeprowadzić kontrolę. Kontrolować miała m.in. Julia Pitera. Sprawa jest niezwykle pilna. Ale ona przez kilka miesięcy zgromadziła tylko kilka podstawowych dokumentów, jak na przykład wypis z rejestru sądowego fundacji. Te czynności, które wykonuję, wykonuję za pośrednictwem innych instytucji. To jest tak jak zawsze w takich przypadkach. Ostatnio Julia Pitera poprosiła o wyjaśnienia Marka Sawickiego. Okazuje się bowiem, że minister rolnictwa nadzoruje fundację. Pytanie, co to za nadzór, gdy i Sawicki, i Pawlak działają w PSL-u. Stwierdzam jednoznacznie, że nieprawdą jest, jakoby Fundacja Rozwoju łamała prawa. Prawo o fundacjach nie jest doskonałe. Samego Waldemara Pawlaka dziś interesowały nie rozliczenia finansowe fundacji, o które pytaliśmy, ale to, dlaczego tą sprawą w ogóle się zajmujemy. Nie wszystko, co w prasie jest napisane, jest prawdziwe i o sprawach krajowych będziemy rozmawiać w kraju. Zadziwiająco Puls Biznesu nie lubi PSL-u i myślę, że trzeba wyjaśnić dlaczego. Pawlak przekonuje, że fundacja nie złamała prawa. Ustawa o fundacjach. Eksperci nie są tego aż tak pewni. Fundacja zarobiła w ostatnich latach ponad 20 milionów złotych. Nie zapłaciła od tego podatku. Zgodnie z prawem całą sumę powinna przeznaczyć na swoją działalność. Przeznaczyła około 1/3. Działalność gospodarcza, jeżeli fundacja takową działalność prowadzi, powinna pozostawać w pewnych proporcjach, we właściwych rozmiarach z działalnością niegospodarczą. W sprawie fundacji PSL-u prokuratura robi być może dokładnie tyle, ile trzeba, ale tyle, ile trzeba w przypadku urzędującego wicepremiera i lidera koalicji, to zdecydowanie zbyt mało. Tomasz Machała, Wydarzenia.